O Mario coś wysyła, on dobre rzeczy wysyła. Ja pierdzielę, nie, nie, nie. Lepsze było, jakby miała tutaj kulę do kręgli. Nie no, żartuję. Jak praktykant kurwa tnie drzewo. Odpal ją, odpal ją. Ale odpal ci, będzie ci lżej. No, odpal ją. Płacą za godzinę. Wiem, że będzie lżej. Weź to, idź na siłownię. Troszkę schudnij, bo jak będziesz tył, to będziesz gówno, a nie człowiek. Weź to. Sadg. Fajne. A gdzie ta górka z tyłu? Ta górka. Ja pierdzielę, górę wycięli. Pierdalaj. Wielu ludziom jest trudno zacząć na nowo po wyjściu z więzienia, ale patrzcie, mam starą przyczepkę, w której nocuję, nie płacę czynszu, prąd ciągnę z baraku obok, mam ciepłą wodę, kablówkę, Lej nic nie wie, Randy nic nie wie, pracuję z Rickiem, Bubbles mieszka obok, cała rodzina w komplecie, jestem najszczęśliwszy na świecie. Większą masz szansę na śmierć, biorąc, jak to się nazywa, kąpiel, niż wygrać na loterii? Jackpota, główną nagrodę. A jak się nie będę mył, to zwiększę szanse na jackpota, czy nie? Chyba tak. Ludzka głowa, co? Jak ci łutną łeb, to ty widzisz swoje ciało po śmierci 20 sekund jeszcze? Ty, ciekawe, co sobie wtedy myślisz? Ty, ale to jest prawdziwe? Kurde, no to są fakty pewnie z TikToka wzięte. Jak to zmierzyli z tą głową? Odcięli łeb i zadawali pytania? No 20 sekund mieli, to zdążyli zadać. Wiesz, ile ludzi umarło na gilotynie i tak dalej, albo jak głowę kat ucinął. Mieli ludzi do badań. Nie wiem, co to. To jest ten film o pszczołach. Venom. Tylko trochę jakieś przerobione są. Będzie ban? Aha, to są różne końce świata i Thanos to byłby fajny. Ale to nie jest koniec świata, on połowę ludzi tylko wybił. Połowę wszystkiego, co żyje. Korona. I znowu Kaczyński. Czy w równoległym wszechświecie żaby robią zakupy w ludziku? No może? Ale jeżeli to jest prawda, to w takim razie ludzie nad jakimiś stawami, jeziorami, rzekami żyją jako takie małe cosie. Ale jako ludzie w końcu stworzymy cywilizację i obalimy te żaby. Rozumiesz? Także w każdym wszechświecie równoległym i tak kiedyś wygramy. Rozumiesz to? To jest niesamowite. No. Siema, kzdunek. Ludzie jak smerfy, no.
Reinkarnacja w zwierzę. Ale w 1940 są miejsca, w których dobrze było być. Chłopie, w 1940 roku wymyślili tego, Kapitana Amerykę. To jakbyś się cofnął w czasie, w sensie zreinkarnował się i żył, to ty byś go wymyślił. I do tej pory byś zarabiał z tego, że Kapitana Amerykę wymyśliłeś. To jest zarąbiste. Czemu tutaj wyzywają tą reinkarnację? Reinkarnacja tak nie działa? Jak to? To nie ma się wspomnień? Wojna wtedy była, no tak, i wymyślili Kapitana Amerykę, który się bił w komiksach z Adolfem. C'est la 2. Oui, attendez, parce que je... Co mu się włączyło? Sparta w czwartej klasie podstawówki. Ale ja już się nie będę uczył raczej. Bo nie ma sensu. No. Im szybciej to pojmiesz, tym lepiej. I tu nie chodzi o naukę życia. Tylko o naukę w dupę tych. No widzisz, nie powiem ci czego, bo się w dupę nie nauczyłem. Co jest? Ale oro! Unerwił się Malfajcik. Jak Bruce Lee. Jeb kurwa, łani w łeb kurwa i klin pada. Jak Bruce Lee. Kurde, pieprzy mi się w oczach. Dawno tego nie oglądałem. Chyba zmiany zaszły. Ty to ten z tej bajki. Death Note, no. Twardy łeb ma. Twarde włosy. Jaki jest największy sukces życiowy pana Krzysztofa? Sukces, tak? Tak. Największy sukces... Zesrać w gacie. Dziękuję bardzo, Wojtku. No nie można. Ale matka. Jaki jest największy... Ty, jemu się płakać zechciało. Sadgę, widzowie. Ty, jemu się płakać zechciało. Widziałem. Co to jest? To z żabki chyba ta taka bułka długa. W końcu powrót do talentu. Mam talent, edycja druga. Prywatnie, ale dzięki, że wysyłasz. Ale dla mnie to jest najlepszy minister edukacji i nauki po wojnie II światowej. Pozwolę sobie powiedzieć, ja tak prywatnie... Bo pewnie... A, dobra, wypieprzony, uciekamy z takich tematów. Ale jedzenia! Ile chipsów! Ostatni filmik, bo nie mam czasu, nie chce mi się nagrywać, znudziło mi się, odechciało, jestem zajęty. Także to jest ostatni nowy kanał, ostatni nowy filmik. Więcej filmów nie będzie. Skąd tyle pieniędzy ma? Ty! On kupił w dupę cały karton chińskich zupek! Ja pierdzielę! Jakie oro! Ale a czemu on kupił tyle coli w puszkach? Kupiłby dwie butle, chociaż... No jak się butle coli otworzy, to ona musi zniknąć w przeciągu 2 godzin. Nie? To jest taka zasada. Nie no... Ja pierdzielę, co tu jest? To pokaż. Trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie. Ja pierdzielę! No to czyli co, no ręka jak młotek, no to ale co? To bot, dobra, sadgę. Ale i tak fajna. Koń rzucił kotem. Niemal
1000%. To najwyższa prognoza podwyżki opłaty za gaz, o której w faktach mówiliśmy wczoraj. Dla wielu firm, instytucji czy wspólnot mieszkaniowych niewielką pociechą jest to, że u nich nie jest aż tak źle, bo nawet 100 czy 200% podwyżki sprawia, że nie wiedzą, jak dalej funkcjonować. Dlaczego ceny tak rosną? Paweł Puska. Za gaz, za właśnie mijający rok, który jest 120% wyższy niż analogicznie w tym samym okresie, przy mniejszym zużyciu. To rachunek za mijający rok. Ten z nowymi taryfami na nadchodzący jeszcze nie dotarł. Jesteśmy w sytuacji, powiedziałbym, skandalicznej. Strona rządowa... To co teraz będzie? Pizza w jakimś pizzerii będzie kosztować 100 zł? Na przykład? Jakim tak ceny skoczyły? Za śmieci, za prąd, za gaz, za wszystko? No nie, trzeba jeść pizzę z Biedronki. Ale w sumie Donatello z Biedronki oddaje. To git. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!